Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z GTA Definitive Edition na moim kanale GTA 3. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, bijajcie też na G2, a po mega kozackie promki na gierki, a my bijamy do Joe'a i zobaczymy, co ciekawego ma dzisiaj dla nas. Więc szofer Cipriani'ego. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Tony Cipriani. Hey, Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's. All right. Now listen to me. No, okay. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Wezwałem misyjkę. O, ma fina fura. I got a bit of business to take care of. Dobra, idziemy do pralni Chinatown. Praczki przestały płacić hard za ochronę. O kurczę. Nie możemy rozwalić fury. Więc sentinelem sobie suniemy tutaj i nie możemy go zniszczyć, więc jak tam ktoś nie wyjedzie sniki, to będzie całkiem w porządku. Dobra, weźmie poligumę stąd, ale musimy ich troszkę tutaj omijać, musimy trochę takimi skrótami jechać. Właśnie w GTA Trójce fajne jest to, że te misje wszystkie są blisko, nie? To jak się gra, to te misje są naprawdę blisko, podjeżdżamy sobie i od razu te misyjki można powiedzieć, że robimy od tak zwanego buta. A jeżeli chodzi o inne części GTA, to na przykład trzeba było na inną stronę miasta pojechać, a te misje były takie wydłużone trochę. Tu jest, ludzie, naprawdę to mega w porządku ograne. Dobra, lecimy do tej pralni. O kurcze, to nie jest wizyta towarzyska, więc tutaj może być... Mogą się głowy posypać. Ciekawe, czy oni O! Oni mieli pistolety. Dobra, spadamy stamtąd. Pstryk. Pułapka triad. O kurczę, oni byli ustawieni już pod to. No więc mało co i fikała by tam nie było, panie Tony. A więc spadamy stamtąd. Udało nam się ulotnić. No i mamy kolejną wojnę. Kolejną wojnę z triadami, więc... będzie się z kim tutaj na mieście tłuc, że tak powiem. Dobra, lecimy tutaj do tej miejscówki, to jest jego chata. O, tą chatę bardzo dobrze pamiętam. Bardzo dobrze kojarzę. Zadwozimy go. Triady myślą, że mogą nam z nami zadzierać. Triady ze mną. O kurczę. Więc zaczynamy zabawę. Ziomek wraca do domu. Oj, taka scenka. Jezu, ten nasz bohater, jaki on siedzi w tym aucie smutny. Patrz, nawet głową nie tyknie. Opowiesz coś, staruszku, odlokowano nowy achievement. Więc idziemy do taniego od razu po misję. Jak już jesteśmy przy okazji, zabierz brudy do pralni. Siadaj, młody. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. No i okej. Więc musimy tutaj chyba, z tego co pamiętam, podstawić bombę? Jak jedziemy do 8-Balla? Tak mi się wydaje. Więc na razie zniemy tym sentinelem, ziomeczka, który został świeżo wyklepany. Więc dobra, tutaj mamy jedną furgonetę. Gościu, ta furgoneta powinna być moja. Znaczy, nie, że on sobie jeździ nią teraz tutaj. Wypadł wam i stąd. Pyk. Co jest grane? Dobra, ta furgonetka się rozwali już. Dziwne to było, ale... ale sami śmiesznie to wyglądało. Więc jedna sprawa już załatwiona, lecimy dalej. Lecimy dalej, kropnąć coś innego, bo to, tego się nie spodziewałem, że tak szybko się rozwali. Myślałem, że będzie jakiś większy młyn. Ale dobra, lecimy tutaj. Pstryk, za zakręt, co dwie koło siebie. Oj, tych triad jest tutaj trochę. Wjeżdżamy na ich rejon. Wjeżdżamy na ich dzielnicę. A, bo one są rozbite delikatnie. Dobra, nie trafiłem gościa, bo chciałem go przyblokować. Bo one się kopcą już, nie? Więcej parę strzałów i to się rozsypuje. Możemy to też tak rozwalić, ale... nie wiem, czy tak chcę to rozwalać. Dobra, pyk. Dobra, powinno się palić już. Kolejna furgonetka rozbita. Nie mam jeszcze jednego zawodnika do... panie.
do odstrzelania. Największa imprezka się zrobiła z tego wybuchu. Lecimy rozwalić ostatnią furgonetę. Wydaje mi się, że kiedyś jak się grało, to te samochody nie były tak porozbijane, że mogliśmy je tak, wiecie, na luzie sobie odstrzelić. A teraz jakoś tak poszło to w miarę łatwo. Pyk. Pyk, wchodzimy w zakręcik i lecimy tutaj zdjąć ostatnią furgonetę. Pa, gościa tutaj do boku. Wysiadamy z fury. I ogień z nim. Zwykłym pistoletem go chyba rozwaliliśmy. Powinien wybuchnąć. Bo to jeszcze nie jest ten stan. Kurczę, no już myślałem, że się rozsypie. Zrobię to tak. Pyk. Nie no, jaki ten to uciekinier jakiś chyba jest. Dobra. Mamy go, mamy go. Misja zaliczona. 20 klasów na nasze konto wpada. No i lecimy sobie z kolejną misyjką. Fajnie to poszło. Do Joya mamy teraz blisko, to pojedziemy do niego. A jak już jesteśmy przy okazji, może furę nam naprawi, nie? Jak zobaczy, że tak mu rozbiliśmy, to no, może nie być ciekawie, mój drogi widzu. Dobra, lecimy tutaj. Pstryk. Siema, Joey. Trup w bagażniku. Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Okej, musimy zutylizować trupa. Więc tą furą naszą jeszcze tam podjedziemy. Albo już nie podjedziemy, bo jej nie ma. Właśnie, znikające samochody, nie? Jeżeli podjedziemy na punkt misji. To było takie chyba kiedyś GTA normalne. Z drugiej strony skurczy trochę lipna. Ale dobra, nic się nie stało. O, zrobić trik możemy. Pyk. Oj, te przeskoki. No i slow motion. To było coś pięknego w tym GTA, jak to wychodziło. Zrobione, zrobione, Bayer. I lecimy dalej. Tutaj musimy chyba naokoło objechać, bo te mosty są pozamykane. I tędy się nie przedostaniemy, więc tutaj i prosto, nie? Że na te doki zajechać. Co chyba doki, z tego co się orientuję. I tam powinna być furka z trupkiem. Tu mamy coś zostawionego. Oni czekają może na nas. Dobra, pyk. Udało nam się tutaj zajechać. Wysiadamy z auta. Bierzemy to, co nam trzeba. To bracia Forelli, dokładnie, jadą za nami. No, wiedziałem, że oni to będą czekać na nas. A my musimy przystąpić teraz do zgniatareczki, więc lecimy tutaj na pełnym speedzie. Bez zatrzymania, tylko czy mi się tutaj GPS teraz zmieni, czy ja tędy dojadę? Powinno się zmieniać. Na bieżąco dokładnie już się zmienił. Więc możemy zsunąć tam, ile fabryka dała, ile mamy sił w komputerze. Kurczę, jak mnie zarzuciło. Niedobrze, niedobrze, widzowie. Pyk, tu do prawej. A przynajmniej tych braci Forelli zgubiliśmy, nie? Że już nie jadą za nami, chyba że się nagle pojawiał. Jak to często w tych gierkach się zdarzało, że oni dojeżdżali do nas nie wiadomo skąd. Pojawiali się nie wiadomo skąd. Niestety zmiany kamery, który się klawiszem zmieniało kamera do tyłu. Już nie pamiętam. A było to w poradniku na starcie. Dobra, tędy sobie pojedziemy. Tutaj przez straż. Będzie bliżej. W ogóle to auto jest takie, że jak bagażnik rozbijemy, to tego trupa chyba widać w nim nawet, nie? Z tego co pamiętam. Dobra, zajeżdżamy do misyjki. Zaparkuj w oznaczonym miejscu samochód. Okej. Zaparkowaliśmy, wychodzimy i auto jest spuszczone do niszczereczki. Obiegnie Forelli. Weź gościu, pal gumę mnie stąd. Zawijam jego furkę. Jedzie drugi hejter. Ale nie wiem, co on tam robi. Póki co jeździ dookoła. Niech pali wroty. Mamy kolejną misję zaliczoną. Jedziemy teraz do Tomiego i zobaczymy, co tam dla nas będzie miał, jak już mamy tak blisko. O, już jeżdżą samochody nasze mafijne. Od Tomiego, nie? Po mieście. To właśnie jest fajne w GTA, że wraz z jakby postępem w grze odblokowują się nowe samochody na ulicy. Haracz.
ever be as tough as his pop, but he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. No i mamy ludzie. Odebrać haracz teraz za te wszystkie przekręty z tych pralni, tylko czy to nie jest trapik? Się zaraz przekonamy. Fajne jest to, że tej gry właśnie tak nie pamiętam do końca, nie? Mam jakieś flashbacki, ale nie pamiętam jej jakby do końca, więc czuję się jakbym grał w to, nie wiem, pierwszy raz. Mega spoko. No i GTA 3, no. Nie skończyłem tej gry nigdy. Nigdy tej gry nie udało mi się przejść, nigdy tej gry nie udało mi się ukończyć, więc czas najwyższy, nie? Jako fan GTA. Takie zaś powinno być już dawno załatwione. Okej, mamy walizkę tutaj. Idą. O kurcze, ale pułapkę zrobili na nas. Ty, furą nawet zajechali tutaj. Więc zrobimy tak, załatwi ich to pułapka. Czekajcie, bo to strzelanie tutaj nie jest najfajniejsze. Nie, no jeszcze bagieta, serio? Jego tutaj brakowało? A ten na blisko? Halo, halo! Stać nie mogę! Kurczę! Musimy to inaczej zrobić. Musimy się z nimi inaczej rozprawić tutaj, moi drodzy. Mamy tutaj dwóch. Z racji tego, że tym GTA się ciężko strzela, to trzeba to troszkę próbownie załatwiać. Takie sprawy. Do kropnięcia jeszcze tutaj dwójeczka. A ucie to się nie boję, o to czegoś mnie rozwali. Tylko czego oni tego mnie strzelają, nie? Nie tych ziomeczków. Oho, wiecie co jest najgorsze, że oni siedzą w samochodach już. Furgona tak nie będzie to łatwo ich zdjąć. Dobra, leży gość. Jeszcze jeden został, no do rozwalenia chyba. Nie, no ile to jest policji. I chłopcu tak co ujedzie. Dobra, trzeba będzie to jakoś rozegrać taktycznie. Obejdźmy to dookoła, że ta policja się zgubiła delikatnie. Jeszcze helikopter. Wiem, że jak go rozwalę, to pewnie policja mi zniknie. No tak to bywa w tych gierkach. Dobra, wysiedz z auta. Odwieź forsę, o kurczę. To musimy kasę odwieźć dla chłopa. Ale tutaj właśnie widać tego remastera GTA w tej misji, nie? Dużo się dzieje, deszcz pada, dużo policji. I wygląda to naprawdę teraz nieźle. Dobra, to jest pay and spray, więc do niego sobie wjadę, samochód naprawię. Policję zgubię, nie? Tylko, że oni żeby oni mnie teraz nie rozwalili tutaj. O panie. Bo jest naprawdę grubo, jeżeli o to chodzi. Czy mogę już zajechać do niego? Czekajcie, pyk. Zjadę od razu do niego, to... To misję będę miał z głowy. Psztryk. Psztryk. Może się komunikat wyświetli zaraz. Zgub policję, zanim odwiedziesz forsę. Ło, panie, co oni zrobili teraz? Nie, misja zaliczona, dobra, 10 tysięcy zrobione. No i policja zgubiona. Mam nadzieję, że wam się odcinek, moi drodzy, podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. A ja się będę z wami powoli żegnał. Dzięki wielkie za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam!